Muszę cię jeszcze zapytać o plotki. Uwielbiasz plotki. A te akurat już się nie odnoszą do programu. O plotki w kwestii twojej kolejnej sesji w Playboyu. Czy to prawda? A, to była taka sytuacja, kiedy na gali Playboya, na którą byłam zaproszona z racji tego, że byłam na okładce, zadano mi pytanie, czy nie żałuję. Mówię, że absolutnie nie żałuję, bo zrobiłam sobie prezent. Takie egoistyczne, żeby poczuć się kobietą, to nie była żadna szpila mająca na celu wbicie w mojego byłego męża, czy kogokolwiek innego. To jest tak naprawdę było tylko wyłącznie dla mnie. Dwa zdjęcia mam powieszone na ścianie, czego się nie wstydzę. Właśnie chciałam zapytać, czy masz ten egzemplarz tak prywatny? Pewnie, nawet babcia oglądała, wszyscy oglądali i nikt z tego nie robił żadnego problemu, bo to są naprawdę piękne artystyczne zdjęcia. Nie mówię tylko o moich, ale gazeta takie po prostu tylko i wyłącznie publikuje. A do czego zmierzam? Powiedziałam, że zadano mi pytanie, czy jeżeli zaproponowano by mi jeszcze raz, żebym się rozebrała, ja mówię, że tak. Ale oczywiście wyrwane z kontekstu było, że pewnie mam zamiar za chwilę wystąpić w kolejnej sesji. Ale ogólnie sesję wspominasz jak najlepiej i twoja rodzina również ma jak najlepsze zdanie tutaj w tym kontekście. Nikt ci tutaj nie zarzucał, nie robił. Rodzice jak rodzice. Moich rodziców już chyba mało co zaskoczy, jeżeli chodzi o mnie, ale ja wiem, czy byli zaskoczeni. Na pewno w jakiś sposób to musieli przegryźć, ale bo to nie jest tak, bo każdy myśli, Playboy to jest taki wulgaryzm, Jezu, wszystko pokazane. Nie. Na gości takiej wulgarnej jest na co dzień dosyć w internecie, a to naprawdę są fajne zdjęcia.